Dzień dobry Państwu. Kłaniam się wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za kolejne zaproszenie. Dziękuję Panu Dyrektorowi. Pozdrawiamy go serdecznie i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, do pełnej sprawności. Proszę Państwa, no jeśli drugi raz Pan Dyrektor zaprosił mnie do Radzymina, do Państwa, no to znaczy, że temat kultury indyjskiej zaciekawił Państwa i forma, w jakiej to prezentuję, przedstawiam. Przyznam się, że jest to sposób no, dosyć szczególny, tak? Nie jest to typowa relacja z podróży, jest to próba zagłębienia się w fenomen kultury indyjskiej. Także proszę Państwa, dzisiaj chciałbym przybliżyć Państwu kolejny bardzo ciekawy obszar z życia w zasadzie codziennego w Indiach, dotyczący obrzędów, rytuałów, ceremonii, świąt, festiwali, tym, czym żyją Hindusi, wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, od święta, a jak się zaraz okaże, żyją tym również na co dzień. Proszę Państwa, ten wstęp, bo wstęp jest podobny jak na naszym pierwszym spotkaniu, wskazówka wielkiego podróżnika, wielkiego humanisty, wielkiego człowieka, Ryszarda Kapuścińskiego, cytaty z jego książki Podróże z Herodotem, które cytaty, treść uzmysławiają nam, że żadna kultura nie otworzy się nam tak. Jak przyjedziemy, to wszystko będziemy, prawda, wiedzieć. Tak? No nie będziemy wiedzieć. Nie będziemy wiedzieć. Jeśli nie poświęcimy czasu na przygotowanie się do każdej podróży, nie tylko do Indii, no, można jechać na wycieczkę do... Gdzie Państwo jedziecie na wycieczki? No wszędzie, gdzie się da, tak? Jeszcze nie byłem w Wilnie, przyznam się szczerze. No to, prawda? No. No jak tu jechać do Wilna i w ogóle nic nie wiedzieć, prawda? No też człowiek obejdzie tam te uliczki i rynek i tak, i co? I wróci. I tylko powie, że był w Indii, że był w Wilnie, tak? Także rozumiecie Państwo, że słowa Kapuścińskiego są celne i cenne dla każdego człowieka, który chciałby poznawać inne kultury. To cały czas jeszcze wstęp. O, no Państwo, Panie, jeszcze dochodzą. Proszę Państwa, świat w XXI wieku stoi przed nami otworem. Prawda? Możemy sobie wybierać tylko cele i planować nasze przyszłe wojaże. Tak? Już nie ogranicza nas. Co nas ogranicza? No może budżet tylko, tak. No, właśnie, budżet i może kondycja troszkę. No właśnie, zdrowie. Proszę Państwa, ja wróciłem w listopadzie z Nowej Zelandii. No powiem Państwu, że dalej już nie można, tak? No leci się 23 godziny tam. No to już człowiek po prostu wychodzi taki skołowany z tego samolotu, że już po prostu ma majaki, tak? Zaleta jest taka, że nie przestawia się zegarka. Jeśli ma się wskazówki, no to u nas 12, tam też 12, tylko 12 godzin do przodu, tak? No ale Indie są oczywiście bliżej, tak. Dobrze, zaczynamy naszą, proszę Państwa, podróż. To sobie już schowamy. Przywitamy się tradycyjnie, tak? Pamiętacie Państwo ten gest i słowo namaste. Namaste. A więc przenosimy się, proszę Państwa, do krainy pełnej magii. Krainy, która rozciąga się między Himalajami, między najwyższymi górami świata, między pustynią Thar, która rozgranicza obszar
no, powiedzmy dawnej Persji, dolina rzeki Indus. Z drugiej strony od wschodu mamy dolinę Brahmaputry i takie kolano Himalajów, które schodzą w kierunku Birmy, więc tam dżungle Assamu na wschodzie i na południu, proszę Państwa, na południu tropiki. Indie to kraj tropikalny, wiecznie zielone lasy, Gaty zachodnie piękne, piękne góry z plantacjami herbaty, a na wybrzeżu, proszę Państwa, gaje palm kokosowych. Także jak ktoś jeszcze nie zaplanował wakacji na zimę, to proszę Państwa, stan Tamil Nadu czy Kerala. Kerala, coś Wam się kojarzy? Tak, taka nazwa, Kerala? Mały stan na południowym zachodzie Indii, na wybrzeżu, słynący z zabiegów ajurwedy, tradycyjnej medycyny chińskiej. Tu pan mi się pochwalił, że jedzie do Świnoujścia na relaks i tam masaże i inne, prawda? No a można też taki turnus sobie zafundować w południowych Indiach, w ojczyźnie ajurwedy, czyli tradycyjnej medycyny hinduskiej. Proszę Państwa, namaste. Więc witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Proszę Państwa, podróżuję do Indii od 1998 roku. Tych podróży było już ponad 40, czy blisko 50 w zasadzie. Jest to mój ukochany kraj, jest to mój drugi dom. Kultura Indii mnie fascynuje i przez te 19 lat cały czas staram się pogłębiać swoją wiedzę. Dużo podróżuję, dużo czytam, studiuję. No, także żeby jakby cały czas właśnie zgłębiać. A że Indie i kultura Indii są nieprzebraną krainą, no to życia nie starczy na tą działalność. Kraj, proszę Państwa, kraj niezwykły, kraj intensywnych doznań i doświadczeń, tak jak, no coś się, tak. Ale kraj przysłowiowych kontrastów, prawda? Bo przecież każdy z nas na hasło Indie, no raczej nie ma takich przyjemnych obrazków, tak? Raczej od razu gdzieś, prawda, te myśli biegną trochę ku stereotypom, jednak będę bronił Indii, że nędza, że bieda, że brud, że choroby i tak dalej. No już dochodzą gwałty i w ogóle Indie, zapomnij, nie jedź, strach i tak dalej. Oczywiście, prawda? Proszę Państwa, a więc oczywiście Indie, jak dla nas cały Orient, cały Wschód jest krainą niezwykłą, prawda? No wystarczy jechać chociażby do Turcji, prawda? I już to jest przecież całkowicie inna kultura. A czym dalej na wschód, tym będziemy robić większe oczy, że ludzie potrafią żyć inaczej jak my, tak? Że świat to nie tylko Europa i Polska i Radzymin, no tylko jest trochę więcej na tym świecie zdarzeń, ludzi, kultury i tak dalej, i tak dalej. Indie przyciągały i przyciągają od wieków, proszę Państwa, podróżników, kupców, handlarzy, no, różnej maści awanturników i tak dalej. Przyciągają swoją głębią. Warto w tym miejscu powiedzieć, uzmysłowić Państwu, że naukowe poznawanie Indii, naukowe, uniwersyteckie, akademickie, rozpoczęło się w Europie dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Także temat kultury indyjskiej, poznawania głębi kultury indyjskiej jest stosunkowo młody. No bo cóż to jest 150 lat, prawda? Ja mówię o tym, o akademickim poznawaniu, prawda? Oczywiście Indie były znane, ale znane były przede wszystkim kupcom, tak? No bo Brytyjczycy czy Portugalczycy przede wszystkim skupiali się na handlu. No a teraz, proszę Państwa, czy ktoś był w Indiach? Jeszcze nie. No ale pewnie macie znajomych, którzy byli w Indiach, tak?
Tak. I z pewnością spotkaliście się właśnie z takimi, z takim zdaniem, z taką opinią. Jedni zakochani, o, wspaniały kraj, drudzy absolutnie już, prawda? Raz widziałem, wystarczy, tak? A więc kontrasty, tak? Zachwycają i przyciągają. Bez wątpienia, ale proszę Państwa, tak, ale myślę, że to stwierdzenie na dole jest najważniejsze, tak? Bo można zwiedzić cały świat, prawda? Już w zasadzie zapomnieć, gdzie się było, w ilu krajach i tak dalej, ale o Indiach i o wrażeniach z Indii człowiek nie sposób jest, żeby zapomniał. Więc one się po prostu wbijają w naszą pamięć i w nasze serce. Naszym tematem będą tradycje, obrzędy, kult, to, o czym wspomnieliśmy, różnego rodzaju festiwale, rytuały, z którymi turysta, przybysz spotka się na ziemi indyjskiej. Także jak będziecie Państwo podróżować, żebyście troszeczkę mieli już jakby rozjaśnione pole, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. I proszę Państwa, ja ze swojej strony zawsze staram się sięgnąć troszkę głębiej, prawda? No, nie zadowalam się tylko pierwszą odpowiedzią, prawda? Tylko tłumacz, zawsze szukam jakby źródeł, tak? A dlaczego tak? A dlaczego robią tak? A dlaczego, prawda, w ten sposób działają? Także mówię, stąd te pogłębione studia. Jeśli przypominacie sobie Państwo pierwszy wykład, ja wspominałem w kilku punktach o źródłach bogactwa kultury indyjskiej, tradycji indyjskiej. I wspomniałem wtedy o tym pierwszym punkcie wielowiekowej ciągłości. Przypominam, że kultura, cywilizacja indyjska powstała w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Tak? A więc początek cywilizacji indyjskiej to lata mniej więcej 1700-1500 przed naszą erą. Dolina rzeki Indus w obecnym Pakistanie to kolebka cywilizacji indyjskiej, która nieprzerwanie rozwija się, trwa do dnia dzisiejszego. Pierwszy fenomen. Drugi, proszę Państwa, drugi ciekawy punkt, że Indie były i są kolebką, matką, ojczyzną wielu religii. Potocznie, jakby ktoś Państwa zapytał, sonda na ulicy, jaką religię wyznają mieszkańcy Indii, powiedzielibyście po zastanowieniu hinduizm, tak? Nie bardzo wiedząc jeszcze, z czym to się wiąże, no ale powiedzmy, że byłaby to odpowiedź trafna, tak? Około 80% ludzi. Ale na ziemi indyjskiej mamy, proszę Państwa, nie tylko w ramach samego hinduizmu, mnóstwo odłamów i szkół, i kultów, i no, jakby wręcz odrębnych religii, ale proszę Państwa, ziemia indyjska wniosła do ogólnoświatowej kultury również religię o zasięgu światowym. Hinduizm tą religią nie jest. On się, że tak powiem, nie rozprzestrzeniał, no poza grupami, gdzie Hindusi wyjechali, prawda, do Afryki czy do innych krajów, tak? Natomiast, proszę Państwa, buddyzm przecież narodził się w Indiach, tak? Za sprawą historycznej postaci księcia Siddharthy Gautamy. I teraz jest dominującą religią w całej Azji Południowo-Wschodniej, a więc wielka religia. Kolejna religia starsza niż buddyzm to dżinizm. Proszę Państwa, dżinizm to... Słyszeliście o dżinistach? Nie? Nie słyszeliście o dżinistach. No, to jest bardzo mała grupa, bo około 1,5%, no ale to są znowu miliony w skali Indii, prawda? 1,5%. To są ludzie, którzy dzielą się na dwie jakby grupy, dwie sekty, religia dżinijska, odzianych w biel i odzianych w powietrze. Odzianych w powietrze. Tak, tak, właśnie, brawo, tak, tak. Chodzą nadze, tak, ale to tylko mnisi dżinijscy w ten sposób się umartwiają, bo tam umartwianie, asceza jest drogą do wyzwolenia. Natomiast świeccy wyznawcy dżinizmu chodzą w białych szatach i charakterystyczna rzecz, być może Państwo widzieliście gdzieś w filmach podróżniczych, maseczki na twarzach, ale nie przeciwko smogowi, tak,
pyłom i tak dalej, tylko żeby nie skrzywdzić żadnego stworzenia, żadnej muszki, żadnej, tak, żeby niczego nie połknąć. Chodzą z miotełkami, zamiatają ulicę przed sobą, tak? Także mamy dżinizm. I mamy, proszę Państwa, taką stosunkowo młodą, jak na Indie, religię, bo to XVI wiek, sikhizm. Też o sikhizmie nie słyszeliście? A kto był w Londynie? Nikogo nie było w Londynie? Pani była w Londynie. No to jak? No to tam sikhowie mieszkają, tak? W turbanach, prawda? To też ziemia indyjska, tak? No a poza tym jest islam oczywiście, no jest chrześcijaństwo, prawda? Różne odłamy chrześcijaństwa. I proszę Państwa, ci ludzie, wierzcie mi, bo ja jeździłem Indię wzdłuż i wszerz, żyją obok siebie. Żyją obok siebie. Nam tylko się wydaje, bo jak włączymy dziennik, prawda, jakieś wiadomości, że to wojna trwa, prawda, że się po prostu jedni z drugimi okładają. Nie, wojna nie jest normalnym stanem. Normalnym stanem w Indiach jest pokojowe współżycie, niezależnie od religii. I proszę Państwa, to jest piękne w Indiach, że ludzie traktują drugiego człowieka, zarówno no, ziomka, tak, jak i nawet przybysza, jako człowieka, jako istotę, która ma prawo i wręcz no, może, czy obowiązek posiadać swoją wizję świata, religii, Boga, absolutu i tak dalej, i tak dalej. I nic mi do tego, tak? Powinienem to uszanować, tak? Także hinduizm nigdy nie miał zapędów takich, wiecie, no, misjonarskich, narzucania się i tak dalej. Także to pokojowe współżycie jest niezwykle istotną cechą Indii. I kolejny punkt, który wiąże się z dzisiejszym naszym głównym tematem, proszę Państwa, jak z tą radością u nas świętowania? Jak tam śmigus dyngus bywał? Jak to było? Bywa różnie, zależy od aury. Proszę Państwa, ja usprawiedliwię nas, tak? Usprawiedliwię nas, bo my mamy za mało słońca. Jakby było troszkę więcej słońca, żebyśmy się nie musieli tak opatulać i grzać w domu i marznąć i kurczę wychodzić, no to by było lepiej, tak? Jakbyśmy wyciągnęli, kurczę, rękę po banana albo po mango, by samo nam spadało, prawda, z nieba, no to żyłoby się troszkę weselej, tak? Troszkę weselej. No, to słońce daje życiową energię, bez wątpienia, tak? Bez wątpienia. I Hindusi, proszę Państwa, no, potrafią niezwykle intensywnie, tak? Żywo, żywiołowo, tak? Świętować. No to dla nas też jest pełne jakby zaskoczenie, wręcz jakaś takie wręcz zawstydzenie, że tak ludzie dorośli po prostu mogą, nie tylko dzieci, tak? Mogą świętować, mogą się bawić, tak? Także to celebrowanie życia jest bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, mówimy o hinduizmie, mówimy o Indiach, o prastarej cywilizacji, która znowu wrócę do pewnych stereotypów, hasło Indie, myślimy, no bieda i tak dalej. Na pewno by ktoś powiedział kasty z Państwa, prawda? No jakbyśmy się takie skojarzenia zabawili. Nie, to w ogóle wsteczny system i wycisk i poniżenie człowieka i tak dalej, i tak dalej. Pozwalam sobie przynajmniej częściowo nie zgodzić się z tym stereotypem. Uważam bowiem, gdyby nie system kastowy, gdyby nie pewien reżim społeczny, ten organizm by się rozpadł. Ten system po prostu nie przetrwałby próby czasu. Także w warunkach indyjskich system kastowy był najidealniejszą formą życia społecznego, jaki mógł się przytrafić Indiom. Nawet wielki reformator, przytaczany tutaj Mahatma Gandhi, proszę Państwa, wcale nie był wrogiem kast. Był wrogiem wynaturzeń systemu kastowego. Ostatnio się, proszę Państwa, bardzo, przepraszam za dygresję, zastanawiam nad hasłem, bo to były różne spięcia z tym prezydentem Francji i tak dalej, prawda, no Państwo też śledziliście, no ja też, wybory i tak dalej. Zastanawiałem się nad tym pięknym francuskim hasłem rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo, prawda? No. I proszę Państwa, no jak
jakby państwo, no każdy ma prawo do przecież swobodnego jakby interpretowania, zastanawiania się, prawda, na czym każdy z tych wielkich terminów, no bo przecież zarówno, prawda, wolność, równość, braterstwo, no wielkie sprawy, prawda, dla egzystencji każdego człowieka. Ja zastanawiałem się nad terminem równość. Nad terminem równość. I doszedłem do wniosku, może jest on błędny, proszę państwa. Patrząc historycznie, prawda, no już nie wiem, no, czy sięgnąć powiedzmy starożytnej Grecji, czy czasów Mieszka I, gdziekolwiek byśmy sięgnęli, prawda, pomijając nasze tam ostatnie 70 lat, prawda, po 45 roku, to gdzie była równość? No to przecież w historii świata nie było równości. Także próbujemy stworzyć jakby coś na siłę. No nie wiem, może to jest błędna koncepcja, prawda? Ale warto się nad takimi rzeczami zastanawiać, tak? Że próbuje się jakby stworzyć coś, co z gruntu, jakby z samego początku, no, jest utopią, że może być równość. Ja pokażę państwu piramidę społeczną na kolejnym slajdzie społeczeństwa Indii. Nawiązuje do tych kas, tak, że należy mieć po prostu zrozumienie dla odrębności kulturowej, tak? Nie krytykować jakby w czambuł, że to źle, tak? Jeśli nie ma poniżenia innego człowieka, jeśli jest zachowana godność nawet tego siudry, tak, tego sługi, no to każdy spełnia pewną funkcję w społeczeństwie, tak? Nikt nie jest jakby poniżany. Dobrze, ten system, domyślacie się państwo, oczywiście nazywa się hinduizmem. Hinduizmem to taki wielki, wielki worek. I wszystko w tym terminie można zawrzeć, co tyczy się Indii, bo to system kompletny, obejmujący całość życia człowieka. Dlatego błędem jest, proszę państwa, redukowanie hinduizmu tylko do sfery religijnej. W naszym rozumieniu, prawda? Czyli tylko redukowanie do niedzieli, prawda? Że od poniedziałku do sobotu to w ogóle, no, to jest ktoś, a w niedzielę wyznaje hinduizm, tak? No to tak nie ma w Indiach, tak? Hinduizm obejmuje wszystkie sfery życia człowieka, więc prywatne w naszym rozumieniu również, tak? Społeczno-kulturowo religijne, sięgającym drugiego tysiąclecia. To, o czym powiedziałem. Proszę państwa, w języku hindi nie ma terminu hinduizm. Hinduizm jest terminem, no, obcym, tak? Który się pojawił w XIX wieku. Sami Hindusi mówią o, w cudzysłowie, religii, czy swojej tradycji religijnej, sanatana dharma, czyli odwieczna prawość. I widzicie państwo te obszary, ja je tu w trzech punktach wyszczególniłem: społeczno-obyczajowy, kulturowo-osobowy, religijno-duchowy. A więc są kasty, jest dharma, jest karma, jest moksza, więc wszystko, co człowieka, mówię, spotyka od narodzin do śmierci, każdy etap życia związany jest z hinduizmem. No właśnie, obszary człowieka na tym świecie, ale i wykraczające poza ten świat, w nieskończoność. I znowu mój ulubiony Ryszard Kapuściński nam pięknie wyjaśni, cóż w rozumieniu hindusów oznacza nieskończoność. No bo dla nas, z czym się państwu kojarzy nieskończoność? Ze śmiercią? Nie z lekcją matematyki, tak? Z jakimiś całkami, równaniami. Kosmos, nieskończoność. Proszę państwa, Kapuściński był pod wielkim wrażeniem Indii, tak? Został przecież, sam mówi, skazany na te Indie. Nie był przygotowany do tej podróży. Na każdym kroku, przepraszam, musimy cofnąć. Na każdym kroku, przepraszam państwa, w drugą stronę, tak?
Przepraszam Państwa, no to czasami się tak zdarzy. O, właśnie. Jeszcze raz wracamy do Kapuścińskiego. Wszędzie, na każdym kroku objawia się nieskończoność w Indiach. Nie jest my, tak? Ludzie z zachodu, ludzie z innej cywilizacji, nie jesteśmy w stanie tego w ogóle pojąć, ogarnąć. Tak? Jak przebogate są Indie. Gdzieś znalazłem, bodajże w Odkryciu Indii Nehru, to książka przetłumaczona na język polski, taką definicję hinduizmu, proszę Państwa, że jest to system wzajemnie sprzeczny, że cokolwiek można powiedzieć o hinduizmie, można temu zaprzeczyć i to też będzie prawdą i też będzie wchodzić w obręb hinduizmu. Także trudny do zdefiniowania, proszę Państwa, termin. Tak? A więc zawrót głowy, dokładnie zawrót głowy. No tak, te idee nieskończoności są bardzo, bardzo żywe. Proszę Państwa, Hindusi odnoszą to życie tu i teraz, tak jak my żyjemy, jesteśmy tu, oni też przecież pracują w polu, czy w fabryce, czy gdziekolwiek. Proszę Państwa, na każdym miejscu i w każdym miejscu i o każdej porze odnoszą do nieskończoności. Idea absolutu, idea no, czegoś wyższego, tak, jakiejś istoty nieskończonej jest im bliska, jest im tak bliska, jest, że towarzyszy im każdego dnia. To nie jest idea, wiecie, której się przypomina od wielkiego święta. Tak? Idea nieskończoności stanowi trzon cywilizacji indyjskiej. I pięknie powiedział o tej idei nieskończoności wielki humanista, laureat Nagrody Nobla, Albert Schweitzer. Znowu piękny cytat, tak? O filozofii, tak? Czym zajmuje się filozofia. Teraz jakbym wybierał studia, to pewnie jakiś może drugi kierunek byłaby to filozofia. Uważam, że to jest jeden z najbardziej potrzebnych obszarów wykształcenia każdego człowieka, filozofia. No nie mówiąc już o starożytnej filozofii, pięknej, tam Platonie, Sokratesie, Arystotelii i tak dalej. Te nauki, proszę Państwa, one się nigdy nie zestarzały i nie zestarzeją. Jak weźmiemy taką ucztę Platona, to zawsze, po prostu zawsze to będzie aktualne, bo człowiek jest tą samą istotą, którą był w średniowieczu czy w starożytności i tak dalej. Tak? Istoty swoje, ze swoimi problemami, rozterkami, jesteśmy tacy sami jak ludzie w starożytności. Duchowy związek człowieka z wszechświatem. No kto z nas się nad tym zastanawia? Nie wiem, może jacyś naukowcy, tak? W Centrum Kopernika, ale żartuję oczywiście. Szukają materii wszędzie, szukają materii. Hindusi już dawno stwierdzili, że nie tylko materia, jak, jest treścią tego świata i nie tylko świata, kosmosu wszystkiego, że musi istnieć siła no, niematerialna, duchowa, która to ożywia, ta siła mistyczna. Tak? Ta siła mistyczna, więc hinduizm czy kultura indyjska jest mistyczna, tak? Jest mistyczna. I każdy, proszę Państwa, Hindus spotkany przez Was, no będzie takim małym mistykiem, tak? On będzie zadawał po prostu takie pytania, no mówię, no to ja nie zapomnę tych riksiarzy, tych kierowców taksówek i tak dalej. To od razu rozmowa przechodzi na takie tematy, no quasi filozoficzne, tak? Co będzie, co będzie po tym życiu, czy będzie, czy jest inne wcielenie, czy nie ma i tak dalej, prawda? To w ogóle tak mówię, polityka polityką, tak? I sprawy jakieś takie codzienne, ale to ich zajmuje, to tym żyją, no. Niezwykłe. Proszę Państwa, o tej kulturze pięknej, duchowej wspaniale wyraził się nasz papież, Jan Paweł II. Przyjechałem do Państwa z Warszawy autobusem, tak? Znajoma nie mogła mnie przywieźć, także jechałem autobusem 738 i przejeżdżałem obok cmentarza 1920 i pięknego baneru, tak, to obraz Ojca Świętego, który w 99 roku odwiedził państwa piękne miasto Radzymin i oddał
hołd, tak, no, tym dzielnym ludziom, którzy nas ochronili, no kurczę. Proszę Państwa, znowu mała dygresja, miałem okazję jednego takiego człowieka poznać, pana Aleksandra Pieńkowskiego w Drozdowie koło Łomży. Jak tam przyjechałem, to pan Aleksander miał 90 lat, na ścianie portret marszałka, w szafie mundur, jeszcze jakieś ordery i tak dalej. I ten człowiek wszystko mi opowiadał, siadaj, wszystko miał, prawda, jak normalnie żywo w pamięci. No, niesamowite po prostu historie. Proszę Państwa, i nasz pielgrzym, tak, mówię nasz, Ojciec Święty, który przecież też całą kulę ziemską pewnie nie jeden raz objechał, odwiedził Indię. Dwukrotnie był w Indiach. W 1986 roku to była długa pielgrzymka, 10-dniowa, zdając sobie sprawę, że Indie dla kultury religijnej czy duchowej świata są niezwykle ważnym miejscem. To jest 1,2 miliarda ludzi, którzy oczywiście, że znają chrześcijaństwo, prawda? Słyszeli o Jezusie i tak dalej, ale mają inną wizję Boga, absolutu, nieba, piekła i tak dalej, i tak dalej. No troszkę inaczej niż my. Idą po prostu inną drogą do Boga. I popatrzcie Państwo, jak pięknie wita Jan Paweł II mieszkańców Indii. Słowa skazania powitalnego w Nowym Delhi, tak? Że Hindusi są nastawieni, to o czym ja staram się mówić troszkę innymi, nie tak pięknymi słowami, tak? Na poszukiwanie i doświadczanie Boga, tak? A więc Indie, wszystko to działanie, ta pobożność, byśmy powiedzieli, przynosi Indiom wielką chwałę i zaangażowanie. Proszę Państwa, no tak, ale zadajmy sobie pytanie. Ja zdaję sobie, już przechodzimy konkretnie do obrzędów i tak dalej, ale to cały czas, bo musimy, że tak powiem, to podłoże oprzeć się na pewnym fundamencie, tak? Na pewnym podłożu, żebyśmy mogli patrzeć na te obrzędy i rytuały już innym spojrzeniem, innym okiem, tak? Co to takiego jest kultura duchowa? No na czym ten mistycyzm hinduski polega? No przecież ci ludzie są tak samo zbudowani jak my, tak? No myślą podobnie. Niektórzy nawet pewnie pracują w Warszawie w biurach różnych, tak? Informatycy i tak dalej, tak? Co w nich jest takiego innego? Pozwolę sobie, proszę Państwa, zaryzykować pewne stwierdzenie, że Hindusi mają naturę potroszę taką medytacyjną, potroszę taką ku głębi, tak, ku sobie, refleksyjną na pewno. I proszę Państwa, tak, kultura duchowa wyraża tęsknotę do poznania prawdziwej natury człowieka, tak? No bo czasami może nachodzi nas taka myśl, tak? W ogóle jaki sens ma to wszystko, tak? Co ja tutaj robię na tej ziemi, tak? Dlaczego przeżywam to życie tak, jak przeżywam? W ogóle o co w tym wszystkim chodzi? Czy jest ktoś, kto nad tym czuwa, czy nie? Czy to jest takie wszystko, wiecie, samopas i się kręci bez żadnego nadzoru? Domyślacie się Państwo, o jakie pytanie chodzi? Kim jestem? Dokładnie, kim jestem? I proszę Państwa, dochodzimy do momentu, gdzie cywilizacja wschodu i zachodu rozchodzi się w ogóle biegunowo. Rozchodzi się biegunowo, gdzie się po prostu nie spotkamy nigdy i nigdzie. Nie ma takiej możliwości na tą chwilę. Bo odpowiedzi będziemy szukać w całkowicie odrębnych obszarach. Cywilizacja zachodu, nasza, będzie budować coraz to większe mikroskopy, coraz to większe tam, jak to się to nazywa? Akcelerator, tak. No, Szwajcaria, wiecie o co chodzi, tak? I próbować znaleźć w
cudzysłowie mówię, Pana Boga gdzieś pod mikroskopem albo gdzieś, prawda, no nie wiem, gdzieś odkryją coś, tak? Że to w laboratorium da się osiągnąć, tak? Że będą lekarze ważyć duszę i tak dalej, umarł, no to tam 15 gramów jest, że jeszcze coś uszło, tak? Czyli proszę Państwa, kłania się Mickiewicz, tak? Kłania się Mickiewicz, pamiętacie Państwo? Romantyczność, tak? Pamiętamy? Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Dlatego, proszę Państwa, no może Mickiewicz to za dużo już, ale widzicie Państwo, o co chodzi w tym rozejściu się, prawda, poszukiwań. Hindusi, wschód, orient, będzie szukał w środku, będzie szukał w sobie, będzie szukał poprzez medytację, poprzez zagłębienie, tak? Człowiek zachodu będzie szukał na zewnątrz, będzie szukał wokół siebie, całkowicie ignorując siebie, tak naprawdę, całkowicie ignorując siebie. No dobra, żebym Państwa nie przestraszył, to trochę nauki, tak? Przyjechałem z Krakowa, co roku się odbywają dni tisznerowskie w Krakowie, niezwykle ciekawe wykłady. I dwa lata temu, w 2015 roku, głównym tematem był ten oto temat. Co się stało z naturą ludzką, tak? Więc naukowcy, księża, no różni, tak? Wykładowcy, akademicy referowali swoje jakby spostrzeżenia, tak? Dokładnie, oczywiście. Ale wiecie Państwo, jaki był wniosek? Wnioski były, no znaczy ja zapisałem dwa. Proszę bardzo. Człowiek w XXI wieku nie wie, kim jest i wie, że tego nie wie. No, bardzo filozoficzne, ale mówię, no trzeba chwili namysłu. Proszę Państwa, my tej chwili namysłu dla siebie nie mamy, no bo pędzimy, bo jest mnóstwo innych zajęć i zawsze jest coś ważniejszego niż zastanowienie się nad tym, kim ja jestem, tak? Pani profesor Paczkowska, możliwość poznania istoty ludzkiej jest niemożliwa. No i brawo pani profesor, bo oczywiście pod mikroskopem jak najbardziej możliwa nie jest. Możliwa nie jest. Dobrze. Proszę Państwa, wracamy do Indii. Wracamy do Indii i do głębi, tak? Do źródeł poszukiwań. Już wiemy, że w sercu, tak? Proszę Państwa, właśnie. Na czym to miałoby polegać? Co, czy wszyscy Hindusi znajdziemy tam tylko ludzi medytujących? No nie, oczywiście, no żyją, pracują, płodzą dzieci i tak dalej. Zajmują się normalnymi, tak? Normalnym życiem. Proszę Państwa, tylko jest jedna malutka różnica. Ja jak chodziłem do szkoły, no Państwo również, nikt nie słyszał o ADHD. Prawda? No nie było takiego terminu, prawda? Po prostu nauczyciel mógł przyłożyć i, prawda, i był spokój, dyscyplina, w ogóle nikt się w ogóle nie odważył tam dyskutować, prawda? Leczył chorobę, brawo, prawda? Najważniejsza była skuteczność. Proszę Państwa, chodzi mi o termin, bo może nie brzmi to świadome przeżywanie życia. Ja to ujmę troszkę jeszcze inaczej. Chodzi mi o taki termin jak uważność. Uważność. Począwszy od małych dzieci, skupienie. Skupienie na lekcji, skupienie na wykonywanej czynności, skupienie na pracy, no cokolwiek, tak? Robimy to, wiecie, tak? Po prostu jesteśmy tu i teraz. Jesteśmy tu i teraz w tej czynności, tak? W tej pracy. No, Hindusi tacy są, tak? Hindusi tacy są. Według Hindusów każda praca może nas uwznaślać, tak? Może powodować, że my tą podróż w głąb siebie
pogłębiamy, tak? Szukając pracy w każdym działaniu. I proszę Państwa, to doskonalenie się, to zagłębianie się, to medytowanie, to traktowanie życia na serio uwidacznia się bardzo wyraźnie w rytuałach, w obrzędach, które towarzyszą na co dzień w życiu Hindusa. I proszę Państwa, te rytuały, te obrzędy, przecież my mamy ich również mnóstwo. Mówię o świętach naszych, prawda? Różnych religijnych, tradycyjnych, prawda? I warto, proszę Państwa, warto zastanowić się nad celowością tego świętowania. No co jest, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego my robimy, działamy tak, a nie inaczej, tak? Co nami powoduje? Czy my w ogóle jakiś mamy wyższy cel, czy tylko po prostu no, powoduje nami przyzwyczajenie, tradycja i się nie zastanawiamy nad tym. Uprać choinkę. No proszę Państwa, może przybliżenie kultury indyjskiej przynajmniej nam wstrząśnie nami lekko, tak, że można na przyziemne rzeczy, czy nawet na rzeczy świąteczne również, tak, dla nas, tak, patrzeć troszkę głębiej. No właśnie. Zasadnicza różnica, proszę Państwa, między kulturą Zachodu, kulturą Polski, kulturą europejską, a kulturą indyjską polega na tym rozróżnieniu. To, co się dzieje obecnie w Europie, czy już się w zasadzie stało, tak? Całkowite wyrugowanie, odizolowanie sfery sakrum, tak? Sfery religijnej. To jest rzecz prywatna, w ogóle absolutnie nie można o tym ani mówić, ani epatować tym, ani w ogóle reklamować i tak dalej, tak? Co sobie człowiek wierzy, tak? Ma być społeczeństwo tak na pierwszy rzut oka świeckie i takie, nie wiem, jakie, trudno określić. Proszę Państwa, a więc dominacja tej sfery, no termin profanum, tak? Ale wiemy, o co chodzi, prawda? Natomiast w kulturze Wschodu, w kulturze Indii, obie sfery się po prostu przeplatają, są nierozłączne. Sfera sakrum nie jest odświętna, nie jest od festiwalu do festiwalu. Ona jest codziennością wplecioną w codzienne czynności, w codzienną pracę, w codzienne życie. Tak? A więc te sfery sakrum się przenikają. I proszę Państwa, tych rytuałów, o których już będziemy mówić, jest całe mnóstwo. Jakbyście mieli Państwo się zastanowić, czy my mamy jakieś rytuały codzienne, jak tam z modlitwą przy jedzeniu, mamy, prawda, no niektórzy, nie wiem, jak tam z krojeniem chleba, czy jeszcze jest ten krzyż i tak dalej, oczywiście, tylko znowu zwracam Państwa uwagę na pewien automatyzm, który nam jakby, no, chcę usprawiedliwić, pośpiech i tak dalej, że tej uważności, tego skupienia, no jednak brakuje. Wszystko pędzi. Omówimy sobie, proszę Państwa, rytuały codzienne, rytuały przejścia, rytuały oczyszczające, pielgrzymki i przykłady największych hinduskich świąt. Mhm. O co chodzi w tym świętowaniu? Proszę sobie wyobrazić, że jakby zliczyć te wszystkie święta w kalendarzu hinduskim, to tak by było pół na pół.
Ja zawsze się śmieję, jak u nas w Sejmie debatują, czy jeszcze dołożyć jeden dzień, że tam produkcja spadnie, albo coś w ogóle się załamie, gospodarka, prawda, jak jeszcze będzie jeden dzień wolny. Indie mają połowę kalendarza wolnego, tak? Na 360-180 jest świąt, festiwali i rozwijają się chyba szybciej jak Polska, tak? Chyba tak. Proszę Państwa, a więc przechodzimy do celebrowania życia. No też piękne słowo, celebrowania życia. Nie tylko mszę świętą się celebruje, przecież wszystko można celebrować, tak? Prawda? Robić to z pewnym, rzekłbym, namaszczeniem, dostojeństwem. Takie piękne słowo jest zacność. Ja myślę, że to tylko uległo pewnemu, wiecie, pełnemu spłyceniu, ale że to wróci, że to jest w nas, że to po prostu nie uległo jakiemuś w ogóle wyparciu i zapomnieniu. Proszę Państwa, zaraz pokażę slajd, który znowu będzie usprawiedliwieniem dla nas, tak? Bo widzicie Państwo, i mówię o Hindusach, że to ludzie, którzy potrafią nadać swojemu życiu sens. A cóż jest ważniejsze w życiu człowieka niż poczucie, że żyje z sensem, tak? I działa i pracuje z sensem. No, uważam, że jest to sprawa podstawowa, prawda? Żeby nie ulec jakiejś chorobie psychicznej, tak? Jakiemuś załamaniu, tak? No a co się dzieje u nas? Znowu pozwólcie Państwo, że taka mała dygresja, odskoczymy do naukowców, warto się podpierać badaniami. To widzicie, Katedra Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, również konferencja naukowa, duchowość a terapia. Temat, kryzys cywilizacji zachodniej, tak? No naszej, europejskiej, kultury nowożytnej, objawia się, tak? Czyli zrobili badania, no i wyszło, że człowiek w Europie czy w Polsce jest pogrążony w kryzysie z powodu. I jest, widzicie, to te 5 punktów. Na pierwszym miejscu utrata poczucia sensu. Utrata poczucia sensu. Byłem na spotkaniu, też gdzieś, nie wiem, czy na UJO, no nieważne, gdzieś na jakiejś uczelni konferencji poświęconej między innymi samobójstwom. I proszę Państwa, były, no ja to w ogóle zrobiłem, no po prostu taka była to szokująca dla mnie informacja, że w Polsce w samobójstwach ginie dwukrotnie więcej ludzi niż w wypadkach samochodowych rocznie. Że to, no wiecie, bo to co się mówi, że tu zginęły 2 osoby, tu ten, że tam weekend 20 osób i tak dalej, to wyobraźcie sobie, że razy 2 to są samobójstwa. Nie wiem, może teraz, bo to jednak jest 13 rok, tak? Może teraz się to troszkę poprawiło, tak? Ale no to jest dramat, tak? To jest dramat, jak człowiek się targa na własne życie. Zatraceniem sfery sakrum, no to o czym mówimy, prawda? Że po prostu pomijamy całkowicie tą sferę. No, proszę Państwa, ponieważ żyjemy w świecie materialnym, zmysłowym, tak? To wszystko jest, tu fotel, tak? Podłoga, dywan, światło, to wydaje nam się, że tylko to jest, tak? Że nie ma żadnej innej rzeczywistości. 1,2 mld ludzi uważa inaczej, że to jest tylko jedna z emanacji wiekuistej duchowej rzeczywistości, świat fizyczny. Także trudno mówić, że wierzymy, no nie mówię, że w Boga, ale w ogóle, że coś jest poza tym światem, tak? 4 punkt, no jakże istotny, uogólniamy, tak? Zanik rytuałów w życiu codziennym, tak? No ich nie ma, tak? Jest po prostu rutyna, budzik, wstajemy, śniadanie, praca, tak? I dzień do dnia podobny, weekend, grill, piwo, kiełbaska do domu, film, spanie. No i po prostu i kręci się to życie w zasadzie, no nie wiem, czy z celem, czy bez celu. No, no i ostatni punkt, kryzys duchowego kierownictwa, brak autorytetów. No to jest przykre, proszę Państwa, to jest przykre, że w takim kraju, no jednak dużym, tak, niech będzie, że 40-milionowym, prawda, no tych autorytetów jak na lekarstwo w dobie obecnej, prawda, no odszedł umiłowany papież, no i tak za bardzo nie wiadomo, w którą stronę, do kogo by człowiek się miał zwrócić, żeby był tą opoką, tak? Żeby był, no, jakimś takim wyznacznikiem, tak? Bez cienia wątpliwości.
Dobrze, wracamy do Indii znowu. Wracamy do Indii. Proszę Państwa, no truizm oczywiście, tak? Bo przecież o tym wiemy. O tym wiemy, że każdy z nas wyszedł z jakiegoś domu. Jak się zastanowi nad swoim życiem, to każdy przyzna, jak wiele zawdzięcza rodzicom, dziadkom, no ogólnie, swoim, tak, swojemu domowi, tak? Jak to Państwo, no już niektórzy z Państwa siwe włosy, to znaczy, że już wnuczęta są na świecie. Jakżeż wielka radość dla mamy czy babci, jak widzi, że no, dzieci, prawda, no, niosą dalej, tak, te tradycje, prawda, czerpią z tego. No, my czerpaliśmy od swoich rodziców, dziadków, oni niosą to dalej, tak. Także, proszę Państwa, ta rodzina no jest czymś wspaniałym, tak? I jest czymś najbliższym. Jest czymś najbliższym. Także no, wszelkie działania uderzające w rodzinie no są nie do końca przemyślane, powiem tak. W Indiach te więzi są niezwykle silne. Niezwykle silne. Proszę Państwa, w zasadzie pomijając wielkie aglomeracje nowoczesne, Delhi, Bombaj, Bangalore, proszę Państwa, gdzie mamy osiedla apartamentowców i ludzie mogą, no powiedzmy, żyją tak jak w wielkich metropoliach na całym świecie, tak? Chronione osiedle, strażnik, bramka, wjeżdża samochodem, parkuje i tak dalej, mieszka w apartamencie. Ale większość Hindusów, zdecydowana większość, mieszka w domostwach z całą gromadą, tak? Z wujkami i tak dalej, pod jednym dachem, czy w jednej wielkiej rodzinie, po kilkanaście osób, tak? Tak, kilka pokoleń, proszę Państwa, pod jednym dachem. I też w zasadzie dla nas, przecież, no przecież jakbyśmy się cofnęli kilkadziesiąt lat wstecz na naszą piękną polską wieś, no to przecież było podobnie, że pod jednym dachem wiele pokoleń było. No właśnie. Proszę Państwa, życie to obowiązek i odpowiedzialność, tak? Nie wiem, co ważniejsze. Jedno ważne i drugie ważne, tak? Często zapominamy i o jednym, i o drugim. Mówiąc, że najważniejsza jest wolność. Czym jest wolność bez odpowiedzialności? No w ogóle, no to jest samowola. Wolność bez odpowiedzialności. Proszę Państwa, polecam Państwu, korzystacie z internetu, wchodzicie Państwo tam gdzieś na te YouTube i tak dalej, nazwisko pana profesora Ujotu, etyka znakomitego, Jacek Filek. Filek. Krótkie nazwisko, Jacek Filek. Wpiszcie sobie Jacek Filek wykłady, czy Jacek Filek etyka. Wyskoczą w Google'ach wykłady. Piękne, proszę Państwa, no ja chodziłem po prostu z otwartą buzią na te wykłady. Czarująco pan profesor opowiada o wartościach etycznych w życiu człowieka. Dobrze, a więc Hindusi, proszę Państwa, traktują życie niezwykle serio, niezwykle odpowiedzialnie. Tak? To ważne. I rytuały pomagają im tą powagę życia, a jednocześnie odpowiedzialność i radość z tego życia czerpać. Życie jako niekończąca się ofiara. No, ktoś by powiedział, no, pracuję w kamieniołomie i no to tak, to muszę cierpieć. Takie moje życie, taka moja ofiara. Ale nie w tym rzecz, proszę Państwa. Każda wielka tradycja religijna, a hinduizm przecież tą, ogólnie mówiąc, nie religią, tradycją religijną jest, posiada swoje święte księgi. Zgodzimy się z tym, prawda? My mamy Ewangelię, Pismo Święte. Hinduizm ma tych świętych ksiąg bez liku. Bez liku ma świętych ksiąg hinduizm. Ale jest jedna księga, na szczęście też przetłumaczona na język polski, która, proszę Państwa, przedstawia nam zasady hinduizmu kawa na ławę. No prościej się nie da. Tam są oczywiście terminy pewne, no, z sanskrytu zaczerpnięte, ale
każdy może, że tak powiem, sięgnąć po lekturę. O jakiej księdze mowa? O Bhagavad Gicie, Bhagavad Gita. Proszę Państwa, Gandhi nazwał Bhagavad Gitę Ewangelią hinduizmu. Powiedział, że jak kiedykolwiek miał jakąś rozterkę, jakiś kłopot, brał tą księgę, nachybił, trafił, otwierał i po prostu i znajdował zawsze wsparcie, rozwiązanie, pocieszenie i tak dalej. Wiecie, jaki jest główny przekaz Bhagavad Gity? No ale Hinduś to, mówię, dla Hindusów, bo to, wie, no, każda część świata no, ma swoją księgę, tak? My mamy swoją księgę. Hindusi mają swoją księgę. Ten przekaz, proszę Państwa, mówi o drodze do zbawienia. No, oczywiście, no, nasza religia też nam mówi o drodze do zbawienia. Ta droga do zbawienia, proszę Państwa, powinna być skupiona na bezinteresowności. Bezinteresowności. Tylko w ten sposób, Bhagavad Gita uważa, człowiek posuwa się naprzód w swoim wewnętrznym rozwoju, a przecież o to chodzi, tak? No bo o tym mówimy, tak? O tym wewnętrznym rozwoju. Posuwa się naprzód, jeśli traktuje życie, czynności, to co robi, bezinteresownie. A więc, innymi słowy, tak jak ofiarę. Tak jak ofiarę. Bezinteresownie. No, w świecie kapitalizmu jest to niemożliwe, tak? Także od razu musimy to po prostu odrzucić. Na szczęście, proszę Państwa, na szczęście myśliciele już, naukowcy, tak, naukowcy, już zastanawiają się, jaki będzie system społeczno-ekonomiczny po kapitalizmie. No bo nam się wydaje, że to już jest w ogóle wszystko i kapitalizm w ogóle już szczyt marzeń i wszyscy są w niebie po prostu w kapitalizmie, tak? No w średniowieczu myślano, że co, że feudalizm jest tą najwspanialszą formułą, prawda? No okazało się, że nie. Także oczywiście, że to wszystko przemija, tak? Tylko z perspektywy naszego życia, no wydaje nam się, że mamy tylko to, że jest kapitalizm, liberalna gospodarka i tak dalej. Oczywiście, że jest to bzdura, tak? Oczywiście, że jest to bzdura i to musi ulec przemianie, I ulegnie. Proszę Państwa, Hindusi są specyficzną nacją, tak? Specyficzną nacją, gdyż wierzą w prawa, w które no, my nie wierzymy albo nie do końca zdajemy sobie z ich sprawę w ogóle, z ich istnienia. Dla Hindusów jest to podstawa w ogóle życia, tak? To proszę Państwa, swojego istnienia bez karmy, bez darmy, bez mokszy. Tak? Dobra. Proszę Państwa, codzienne rytuały domowe. Zaczynamy od czystości, no ważne, prawda? Modlitwa. Również, wszystko jasne, prawda? Domowa ofiara z ognia. Ogień, pośrednik między ziemią a niebem. Bóg agni. Wiele ofiar spala się w ogniu w Indiach, przekazując bóstwom. Recytacja Ved. Wedy, święte księgi hinduizmu. Cztery księgi. Oddawanie czci bóstwu. Ponieważ bóstw jest bez liku w hinduizmie, jeden z braminów powiedział, że 330 milionów bóstw jest w hinduizmie. Każdy sobie może wybrać, jakie chce. Tak? Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że w jednym domu, w jednej rodzinie, pod jednym dachem będą żyli ludzie, ojciec, matka,
bracia i tak dalej, czy rodzice, dziadkowie, gdzie to osobiste bóstwo będzie różne. I mama będzie w pierwszej kolejności modliła się przykładowo do bogini Durgi, a ojciec będzie się na przykład modlił tym pierwszym bóstwem, którego będzie, prawda, wielbił i wzywał na pomoc, będzie na przykład Wisznu, prawda? Pod jednym dachem, tak? Będą sobie, prawda, żyć. Ofiarowanie jedzenia bliźnim. Słowo bliźni jest szersze niż tylko człowiek, proszę Państwa, tak? A więc ofiarowanie jedzenia innym istotom, żyjącym. Dobrze. Ablucja jest czymś naturalnym w hinduizmie. W klimacie gorącym wydawać by się mogło, że no, ta kąpiel jest wskazana ze względu na higienę, prawda? No i część prawdy w tym jest. Ale dla Hindusów, proszę Państwa, ablucja ma znowu głębsze znaczenie, tak? Bo wielokrotnie, dziesiątki razy, jeśli nie setki, podchodzimy, prawda, nad rzekę czy do zbiornika jakiegoś, prawda, no widzimy taką scenkę i turyści, prawda, Polacy, jak oni do takiej brudnej wody mogą wejść? No i taki jest jakby cały komentarz. Czyli znów, widzimy tylko powierzchnię wody albo wodę, brud i tak dalej, nie zastanawiając się, co kieruje tymi ludźmi, bo oni, nad sensem, tak? Bo oni tej brudnej wody nie widzą, bo oni wierzą, więc wiara, wierzą, że zanurzenie w tej wodzie spowoduje zmycie czy obmycie tych win, tak? Grzechów, byśmy powiedzieli, tak? A więc przywróci człowiekowi czystość rytualną. Hindusi mają obsesję. Hindusi, szczególnie z wyższych kast, mają obsesję na punkcie swojej czystości rytualnej. I wiele czynności z życia codziennego, proszę Państwa, dowodzi temu. Przykładowo proszę sobie wyobrazić, że mimo że system kastowy został oficjalnie przez konstytucję zniesiony w 1950 roku, na południu Indii, we wspomnianym przeze mnie na początku stanie Kerala, gdzie hinduizm jest bardzo silny, że gdzie kasta braminów, kapłanów jest bardzo silna, w społeczeństwach wioskowych najniższa kasta, czyli siudrowie i kasta niedotykalnych, musiała chodzić z dzwonkami, żeby informować pozostałych mieszkańców, że się zbliżają. I proszę Państwa, nawet cień pariasa, siudry, tak, tego niedotykalnego, nie mógł paść na bramina, na kapłana, na człowieka z najwyższej kasty, gdyż prowadziłoby to do skalania rytualnego. A skalanie rytualne można naprawić ablucjami albo specjalnymi rytuałami, co jest znowu bardzo kłopotliwe i kosztowne. Ablucja. I proszę Państwa, ablucja zaczyna dzień w Indiach. Ablucja zaczyna dzień. Następnie w każdym domku, czy to będzie, proszę Państwa, szałas, czy to będzie dosłownie namiot biedoty, czy to będą slumsy, czy to będzie pałac Maharadży, zawsze będzie, jeśli nie kończ, to obrazek, tak? Kadzidełko i tak dalej. Miejsce na modlitwę. I ofiary, ogień palony i ofiary składane są codziennie, czy to owoce, czy to kwiaty, czy właśnie kadzidła, czy lampa. Człowiek poświęca czas na modlitwę. Proszę Państwa, tradycją w domu w Indiach jest to, że kobieta, gospodyni, matka, rano odwiedza świątynię. Odwiedza świątynię i przynosi ze świątyni poświęconą wodę. Tą wodą podlewa
roślinę tulsi. To jest roślinka z rodzaju bazylia. Tulsi uważane jest za świętą roślinę, za dar bogów. Ona ma wiele działań leczniczych, takie wszechstronne działanie lecznicze. I proszę Państwa, podlewając tą roślinkę, kobieta oczywiście modli się, tak? Modli się. I proszę sobie wyobrazić, że pierwszą modlitwą, pierwszą intencją nie jest, zdrowie, jakbyśmy tam, Pierwszą intencją jest długie życie męża. Pierwszą intencją modlitwy, proszę, jest długie życie męża. Proszę Państwa, o kwestii wdów to na razie nie będziemy mówić, ale domyślacie się Państwo, że los wdów w Indiach jest ciężki i dlatego kobiety, właśnie na pierwszym miejscu właśnie męża stawiają, tak? Proszę Państwa, taka ciekawostka, tak? Bo może nie jest to rytuał, tak? Nie jest to jakiś specyficzny obrządek, ale jakżeż codzienna czynność w Indiach. No bo znowu, my mamy przecież inne wyobrażenie, prawda? Że widelec, łyżka, nóż i tak dalej jemy, prawda? No i też nam sobie trudno wyobrazić, że miliony ludzi na świecie nie używają sztućców. Ja nie zapomnę, jak Hindus przyjechał do Polski w odwiedziny, taki mój serdeczny przyjaciel, i on patrzy na mnie dziwnie, jak ja tam łyżką czy nożem, widelcem, mówi, że jemu lepiej smakuje, jak on ręką sobie, właśnie tak jak Państwo widzicie na obrazku, po prostu tak ten ryż z sosami sobie, prawda, wymiesza, i wzajemnie pytaliśmy się, tak, on mnie, a ja jego. On się pyta, ale smakuje ci to jedzenie, jak tak jesz widelcem? A ja mówię, jak ma mi nie smakować? Oczywiście, ale przecież ty go nie czujesz, tak? Ja odbieram to jedzenie wszystkimi zmysłami, tak? A więc dotykiem również, tak? A więc to mieszanie i tak dalej ma swoje znaczenie. I podejrzewam, że fizjologicznie, pewnie naukowo też by się to jakoś dało uzasadnić. Ale nikt naukowo tam nie myśli, prawda? Nikt naukowo nie myśli. Tak po prostu jest przyjęte jedzenie. No, wygląda to kapitalnie, proszę Państwa. Szkoda, że nie ma zdjęcia z restauracji, gdzie wchodzicie Państwo, wszyscy zamiatają, prawda, rękami, tak? I wchodzi grupa turystów białych i na pytanie o widelce czy łyżki, konsternacja, tak? Trzeba organizować dla białych i oni na nas tak patrzą, tak? No, dostajemy to samo jedzenie i my łyżkami się męczymy, prawda? No, Hindus by powiedział, że tracimy połowę smaku tej potrawy, tak? W ogóle jej nie czujemy. Proszę Państwa, tak wyjaśniając, na zdjęciu mamy jedną z najpopularniejszych potraw kuchni indyjskiej. Taki zestaw nazywa się thali. Ryż i w tych miseczkach najróżniejsze curry, najróżniejsze sosy. Widzicie, na talerzu jest liść bananowca, palmy, także to też tradycyjnie. Tak, no chlebki są różne, tak, są, to jest akurat, to jest, proszę Państwa, roti, tak się nazywa, także mąka i woda, tylko na tłuszczu, ale te placuszki są inne. No, ziemniaków jako takich nie ma, chleba jako takiego nie ma w kuchni indyjskiej, proszę? Podpłomyki, tak, podpłomyki jak najbardziej, podpłomyki są, no tak, tak, zupy już są, ale... Proszę Państwa, środkowe i południowe Indie, ryż, ryż i jeszcze raz ryż. Trzy razy dziennie je się ryż, zarówno na śniadanie, jak i na obiad, jak i na kolację. No dobrze, prawa ręka, bo to widzieliście Państwo, prawda? Prawa ręka i tylko prawa ręka, lewa jest nieczysta, lewą używa się w toalecie, tak? Tak, lewą używa się w toalecie, ponieważ to powiemy przy dalszej części. Proszę Państwa, te rytuały, które wpływają na życie człowieka, jakby nadają sens
życiu człowieka, tak? Wzmacniają jego poczucie wartości, o czym już wspomnieliśmy, prawda? Mówiliśmy. W Indiach te najważniejsze są, proszę Państwa, podzielone na 4 etapy. Może się przestraszyliśmy, widząc symbol swastyki, proszę Państwa. Natomiast no, symbol swastyki oczywiście jest wcześniejszy niż partia NSDAP i Adolf Hitler. Jeszcze przedaryjski mówi się o swastyce, czyli przed cywilizacją Indusu, czyli bardzo stary, symbol słońca, symbol szczęścia. A w Indiach, proszę Państwa, dodatkowo symbolizuje 4 etapy. Pani Aniu, czasowo? Tak? Nie? Już? Aha. Nie wiem, no jak Państwo jeszcze wysiedzicie? Nie, co? Bo ja muszę jeszcze coś Państwu przekazać. A ja jeszcze chwilę. A jak z czasem jesteśmy? Pięć. No to jeszcze pół godziny. Dobrze. Dobrze? Wytrzymacie Państwo? Proszę Państwa, swastyka na domach, na samochodach, na bramach, na budynkach. Wszędzie swastyka. Ludzie, kurczę, Hindusi powariowali. Co jak oni nazizm tutaj promują, czy coś? No nic z tych rzeczy. Absolutnie do nazizmu to ma się nijak. Jest to, mówię, symbol prastary, jeszcze przed cywilizacją indyjską, włączony w kulturę Indii, włączony jako symbol szczęścia. Popatrzcie Państwo na te 4 obszary, no swastyka dzieli nam płaszczyznę na 4 obszary, który symbolicznie odpowiada za 4 ćwiartki życia człowieka. 4 ćwiartki życia człowieka, 4 etapy życia człowieka. Przepraszam Panie najmocniej, bo muszę uściślić życia mężczyzny. Zaraz o kobiecie powiem, ale te etapy, o których tutaj mówię i które są opisane, dotyczą mężczyzny. Dotyczą mężczyzny. Pierwsza ćwiartka nauka, oczywiście, druga ćwiartka pan domu, czyli rodzina, trzecia ćwiartka, ja umownie nazwałem tą ćwiartkę tego człowieka w trzeciej ćwiartce jako dziadek leśny, czyli pustelnik. I ostatni etap sanyasin, czyli wędrowny asceta. Umownie przyjmujemy każda ćwiartka 25 lat. Tak? Też bardzo, bardzo umownie. Proszę Państwa, brahmacharin, czyli ten student, tak, uczeń, kończy kształcenie w wieku mniej więcej tam 20 kilku lat. I co się, proszę Państwa, dzieje? No, młodzieńca z kawalera za chwilę stanie się panem domu, prawda? Za chwilę stanie się panem domu. Później przejście od pana domu do leśnego dziadka pustelnika następuje w momencie znowu ważnym, tak? Znowu ważnym, w momencie narodzin wnuka. Tak, kiedy jego syn, prawda, weźmie żonę, kiedy jego syn będzie miał dziecko. Proszę Państwa, tak jest. Pierwszy rytuał przejścia, jakże ważny. To też pamiętam z wykładów na etnologii religii na UJ-cie. Pan profesor Szyjewski mówił o rytuałach przejścia w kulturach prymitywnych. On tam mówił o aborygenach, o kulturach murzyńskich, o, proszę Państwa, czymś, co nazywa się inicjacją. Znamy takie słowo, prawda? Inicjacja. I pan profesor Szyjewski opowiadał o aborygenach, opowiadał o bushmenach, chłopcy, którzy opuszczają wioskę, idą gdzieś, prawda, w dżunglę, idą gdzieś w pustynię i po tygodniu czy po dwóch, po różnych ćwiczeniach, różnych ciężkich próbach, wracają jako dorośli, mężczyźni. Wychodzą jako chłopcy, wracają jako mężczyźni. Całkowicie zmienia się ich status społeczny w grupie, w rodzinie. Tak? Proszę Państwa, i dlaczego wspominam o tym wykładzie? Bo znowu, proszę Państwa, no pewne rzeczy są oczywiste, ale pewnych rzeczy nie dostrzegamy. W naszym życiu, znowu panie wybaczą, no, skłaniam się do panów, w naszym życiu też, ale zaraz o paniach też będzie, też były pewne inicjacje, no bo jak nazwać służbę wojskową?
zasadniczą służbę wojskową, prawda? No, wchodził chłopak, no jeszcze taki żółtodziób, prawda? A po tych 2 czy 3 latach, no już wychodził dorosły, no jakkolwiek. I wcale nie mam na myśli fali, tylko mam na myśli jakby proces kształtowania jego charakteru. Zgodzicie się Państwo z tym? Czyli rytuały przejścia wyraźnie zaznaczone są niezwykle ważne dla rozwoju osobowego człowieka pod każdą szerokością. Czy to będzie aborygen, czy murzyn, bushman, czy to będzie Europejczyk. Co się dzieje w dzisiejszym świecie? No, skończyłem studia mając 25 lat, normalnie, ale znacie Państwo pojęcie wiecznego studenta, prawda? No, jakby człowiek, tak, może to trwać, w ogóle nie, jakby no... Tak, no nie, prawda? Że nie masz takiego momentu zakończenia pewnego etapu. No, dowód osobisty czy prawo jazdy, jakby to nie jest to, tak? Co miałoby na młodym człowieku wymóc jakąś zmianę, prawda? Także widzicie Państwo, że w tej kulturze indyjskiej pewne rzeczy są no, ciekawe, pewne rzeczy są ciekawe i ważne. Pierwszy rytuał przejścia, co on ma potwierdzić przynależność danego człowieka młodego do danej kasty, do danej społeczności, proszę Państwa. W dawnych czasach, teraz już nie, ale w dawnych czasach każda z kast w Indiach, były 4 główne kasty, zaraz je Państwo zobaczycie, nosiła inny symbol, inny atrybut swojego stanu. I łatwo tych ludzi można było rozpoznać. W tej chwili taką nić, bo uroczystość, którą widzicie Państwo na zdjęciu, wielka uroczystość, to ja bym porównał to, proszę Państwa, do komunia z bierzmowaniem, tak, razem wzięta, tak? No tylko mówię, no znowu nie prezenty i nie ta zewnętrzna strona, prawda, tylko duchowa i tylko no, uświadomienie i rodzinie, i temu malcowi, temu chłopcu, że wstępuje w inny okres życia. Nie jest już dzieckiem, tak? Już nie jest przedszkolakiem, tylko już ma ten sznur, ma ten zewnętrzny atrybut, który będzie nosił do końca życia jako członek danej kasty i to zobowiązuje, tak? To są pewne obowiązki i tak dalej. Już nie wszystko mu wolno, tak? Nie wszystko mu wolno. Proszę Państwa, no właśnie, bo to mówię o tych kastach, przypomnijmy sobie, uświadommy sobie, jak to w Indiach wygląda, ta piramida społeczna, czy jak wyglądała. 4 główne, termin warna jest pierwotny, jest pierwszy, tak, wcześniejszy. Termin kasta jest późniejszy, także widzicie Państwo, no kasta jest w nawiasie. 4 główne warny, 4 główne kasty od najwyższej, od braminów, czyli kapłanów, poprzez kszatriów, czyli władców, no w tej chwili można by powiedzieć, że trochę politycy, tak, no, wojsko, policja, to są ci, którzy do tej kasty mogą ewentualnie należeć. Wajsiowie, czyli rzemiosło, rolnictwo, handel, kupiectwo i najniższy stan siudrowie, czyli posługacze, tak, służba. Nieprzypadkowo są te grupy oznaczone również kolorami. Widzicie Państwo biały, żółty, czerwony, żółty, czarny, gdyż nawiązując, no bo pytanie, z czego bierze się ta przynależność kastowa? Co powoduje, że bramin jest wyższy niż siudra, prawda? No bo no to, że tak jest, to możemy to przyjąć albo i nie przyjąć, prawda? Proszę Państwa, Hindusi uważają, że bramin jest najczystszą istotą. Chodzi o skalanie rytualne. Znowu, obsesja Hindusów, tak? A więc bramin jest najczystszą istotą, bo nie styka się, nie dotyka, nie ma kontaktu z przedmiotami, z ludźmi, z rzeczami, które mogą to rytualne skalanie spowodować. Natomiast siudra na dole drabiny społecznej, niziny, no to ma z tym brudem i pyłem i wszystkim
do czynienia na co dzień. Także on jest permanentnie skalany rytualnie. Tak? Pierwotnie, już powiem, pierwotnie, proszę Państwa, system kastowy, przecież on się narodził setki lat temu, tysiące lat temu w zasadzie, tak? U zarania dziejów. Miał być odwzorowaniem, tak jak tu pisze, idealnego porządku. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, wyobraźmy sobie wielki instrument wypełniony trybikami, gdzie każdy trybik zahacza o drugi, tak? I dla całości społeczeństwa, dla całości tego układu, każdy trybik jest ważny. Nie tylko ważny jest ten, co na górze, no, on ma, powiedzmy, inne obowiązki, ale ważny jest też ten, co na dole. Nie ma przejścia. Proszę Państwa, znowu nawiążę do czegoś, z czym Państwo się stykacie, z czym ja się stykam, że dyskryminuje się chrześcijan, prawda? We wschodnich Indiach jakieś są tam podpalenia, napada się na wioski, czasami dochodzi, tak, zetknęliśmy się z takimi, no ja tam śledzę to czasami to dochodzi. Proszę Państwa, jeśli znowu troszkę byłby pogłębiony komentarz, jaki powód jest tego, że ci Hindusi no, atakują tych chrześcijan, no to stałoby nam się to przynajmniej troszkę jaśniejsze. Ja nie mówię, że usprawiedliwione, tak? Ale przynajmniej jaśniejsze. Bo jeśli taką piramidkę sobie, no Radzymin jest za duży, tak? Ale jeśli byśmy na mniejszą skalę wioski jakiejś, prawda? No jest 500 osób w wiosce, prawda? Ileś tam rodzin i mamy przedstawicieli wszystkich kast. Tak? No bo jest to naturalne, prawda, że w takim układzie będzie to odwzorowanie układu. I jest bramin, jest ten, kto rządzi, jest ten, kto handluje, jest ten, kto sprząta, kto zajmuje się, prawda, no... Każdy z nich może podpalać? Jeszcze raz? Być tym podpalającym? Każdy z tych kas? Podpalać, ale... No w sensie tworzenia tych pożarów, tych nieszczęść... Już powiem. Proszę Państwa, i co się dzieje? I przychodzi na przykład, misja chrześcijańska. Nie, żebym ja coś miał przeciwko misjom, nie, absolutnie. Tylko przychodzi misja chrześcijańska, nie, gdzie nie ma kas, tak, gdzie wszyscy są równi i próbują przeciągnąć do grupy, do siebie, no kogoś. No to kto przejdzie? No przecież wiadomo, że przejdzie najniższa kasta, no bo tam nie będę dyskryminowany i tak dalej. Czyli w układzie wioski nagle odpada kilkanaście czy kilkadziesiąt, no jakaś grupa, która już się wypina na bramina, co ty mi będziesz mnie tam straszył Shivą i tak dalej, prawda? Ja tutaj idę już do kościoła, ja siódrą nie jestem, ja jestem takim samym człowiekiem. I co następuje? Następuje zachwianie pewnego układu, zastanek, no bo nie ma kto pewnych czynności wykonywać, tak? No a w Indiach, proszę Państwa, to nie jest tak, że się komuś powie i zamieć to. To w ogóle to nikt się nie ruszy. Nikt się nie... Absolutnie. Sam takie przypadki widziałem, to Państwo też nie uwierzycie, że na południu Indii, bo to południe jest bardziej konserwatywne jednak. Proszę Państwa, gdzie w jadłodajni widziałem scenę, gdzie przyszli bramini, no bo noszą sznury i tak dalej, do stołu, no coś, zamówili jedzenie, podał im ktoś to jedzenie i oni powiedzieli, że nie może im podać siódra jedzenia, że oni nie przyjmą od siódry jedzenia, tak? No obrazili człowieka, prawda? No, ale no, w Indiach jest to możliwe, tak? Musiał im podać ktoś inne jedzenie do stołu. Rozumiecie Państwo? No, obrazki dla nas w ogóle, no gdzie? Nie do wyobrażenia. Z wyższej kasty, tak, musiał być ktoś z wyższej kasty. Czyli rozumiecie Państwo teraz, że wioska się buntuje i, prawda, najeżdża się na taką osadę tych nowo nawróconych i się ich tam, prawda, no, bije. Proszę bardzo, bo chciała Pani zapytać. Kiedy rokiem siedzieć, ubrać się w tak jest. Tak jest. Proszę Państwa, przynależność do kasty jest związana z urodzeniem. Tylko i nie ma innej drogi do zostania braminem, kszatrią, wajsią, siódrą niż urodzenie. Nie ma możliwości w ciągu życia
przejścia, awansu do wyższej kasty. Jest natomiast możliwość degradacji, no bo jeśli bramin zacznie się kalać, no to oczywiście on zostanie zdegradowany. Natomiast awansu społecznego, w cudzysłowie, awansu kastowego nie ma. Co jest natomiast możliwe dla przeciętnego hindusta, dla siudry, dla wajsia i tak dalej? Prawe, zacne życie, odprawianie wszystkich obrzędów, rytuałów i zasłużenie w przyszłym życiu na los bramina. Proszę Państwa, drugi rytuał przejścia, niezwykle ważny, uważam, że najważniejszy w życiu hindus, jest to za mąż, pójście dla kobiety czy ożenek dla mężczyzny. I znowu fenomen, który w naszych czasach, w naszej kulturze wydaje się jakimś w ogóle nieporozumieniem, że rodzice wybierają partnera, partnerkę dla swoich dzieci, prawda? Że ci młodzi ludzie nie znają się przed ślubem, że 80% ponad małżeństw w Indiach jest aranżowanych. Tak jest i jeszcze długo, długo będzie. Na moje pytanie, tak? Pytałem swojego znajomego, tak, który znamy się dobrze, mogę pytać o wszystkie rzeczy. Dlaczego tak jest? Dlaczego ty się zgodziłeś? Człowiek wykształcony, prowadzący firmę, jeździ po świecie, widzi, jak świat wygląda, jak się żyje. Odpowiedział, proszę Państwa, tak. Kto ma większą wiedzę o życiu? Ja czy moi rodzice, jak mam 20 tam parę lat? Kto ma większe doświadczenie życiowe? Ja czy moi rodzice? Kto chce większego dobra dla mnie jako dziecka? Czyż nie rodzice? Jeśli wiedzą najlepiej, tak, wiedzą najlepiej. Proszę Państwa, nie wiem, czy potwierdzicie, czy nie potwierdzicie takiego mojego, też pewnego namysłu nad ideą małżeństwa i w ogóle schodzenia się ludzi, że ten angielskie słowo background, tak, to środowisko, z którego wywodzi się chłopak czy dziewczyna, jest bardzo ważne. Rodzina, mówiąc inaczej, tak, jest bardzo ważna. Nie wiem, czy Państwu się zdarzyło, że przyszła córka czy syn, jest Zosia, jest Wojtek, że tam mamy się ku sobie i tak dalej. A rodzina, a coś, prawda, że mogliście mieć jakieś obiekcje, prawda? Nie bezpośrednio do tej Zosi czy do Wojtka, tylko że rodzina, prawda, że może nie, ale proszę Państwa, jeśli nie w XX wieku i XXI, to w XIX na pewno, tak? I wśród arystokracji, tak? U nas, to przecież, proszę? No tak, proszę Państwa, są bardzo trwałe. Są bardzo trwałe. W zasadzie rozwody się nie zdarzają. W zasadzie rozwody się nie zdarzają, proszę Państwa. Wielka uroczystość związująca dwie rodziny, wspierająca dwie rodziny. Nie chodzi o Jasia i Małgosię, że on ma niebieskie oczy, jest tam, prawda, przystojny i tak dalej. Może nawet i dobrą pracę ma, a ona jest też ładna i tak dalej. To w ogóle nie w tym rzecz jest. Kojarzą. Jak się mają nie kochać, jak napisali Kama Sutrę, tak? Jak się mają nie kochać i przyrost naturalny jest trochę wyższy jak u nas, tak? Proszę Państwa, to jest troszkę inna kolejność, tak? Bo u nas jest miłość i za tym oszołomieniem idzie od razu ślub, a tam jest, powiedzmy, że chłodna kalkulacja wręcz, tak? Dogadywanie się rodziców i tak dalej. I później, to z książek tylko znam, bo nie z autopsji, nie z rozmów, jak ta dziewczyna w ogóle oczekuje, w jakim ona jest, wiecie, napięciu, kogóż mi rodzice wybiorą, tak? Nie ma, gdzie tam, nic, żadnego próbowania nie ma. Jeszcze wiecie, jeszcze teraz, jak tam ktoś studiuje czy coś, to nie mówię, że nie, prawda? Ludzie są... Facet
Ludzie są ludźmi. No, trafi się, no pewnie się trafi, ale proszę Państwa, ciężkie chwile dla obydwojga małżonków, te pierwsze chwile po ślubie, tak? No szczególnie dla dziewczyny, bo no, kontaktów nie ma żadnych, ani doświadczeń przedmałżeńskich, bliskości. Bo przecież ta bliskość jest ważna, prawda? Ten kontakt fizyczny rodzi się z uczucia przecież, przynajmniej w naszym rozumieniu, prawda? No a tam tego nie ma, także jest troszkę trudniej. Proszę Państwa, tak jak u nas stuła i przysięga, prawda, przed ołtarzem, tak w Indiach obejście świętego ognia. Gdzie? Palący się ogień, a więc znowu bóstwo, tak? Znowu przy Bogu, no my też w Kościele przy Panu Bogu, przysięgamy, tak? Przysięgamy, wykonując 7 kroków, trzymając się za rękę, to jest specjalna też ceremonia. Młodzi powtarzają, że się nie opuszczą nie tylko do śmierci, bo co tam, to życie to w ogóle jest przecież króciutkie, tak? Tutaj. Oni wierzą przecież w reinkarnację, prawda? Wszystko jest wiekuiste. Na 7 żywotów się wiążą, proszę Państwa. To musi to przyjąć jako swoją karmę, proszę Państwa. Jako swoją karmę. Proszę Państwa, no jak Indie długie i szerokie, lądujemy w Indiach, zaskakują nas nie tylko kolory, nie tylko zapachy, nie tylko dźwięki, zaskakują nas twarze ludzi. Na tych twarzach różne są, wiecie, różne znaki, różne symbole. Cóż to takiego? Kobiety zamężne, tak jak tutaj na obrazku, kobiety zamężne mają bardzo wiele atrybutów. Począwszy od sari, od stroju, wspomniany już naszyjnik, który jest zakładany podczas ceremonii ślubnej, noszony przez całe życie, przez kobietę, do właśnie takiego no, elementu, który nazywa się sindur, tam na czerwono widzicie, taki proszek, który mężczyzna podczas ceremonii zaślubin wsypuje kobiecie tutaj na przedziałek, we włosy. Tak? I część kobiet, nie wszystkie w Indiach, ale część kobiet na co dzień, to spotkacie po prostu na ulicy, że będzie miała po prostu we włosach czerwony proszek. Jako tak, że jest mężatką, że szanuje męża, tak? Że jest jakby podległa jego woli. Ale no właśnie, ale inne. Proszę Państwa, kropeczka, czyli to ta ozdóbka, tak? Taka ozdóbeczka, mówię w tej chwili o bindi, jest rodzajem makijażu, tak? Częścią ozdoby, tak? Częścią ozdoby. Kolejny znak, i to już nie tylko na czole kobiety, ale i mężczyzny, tilaka. Proszę Państwa, znaczenie religijne. Hindusi wierzą, moglibyśmy oddzielny wykład zrobić na temat czakramów, punktów energetycznych w ciele człowieka. Jeden z tych czakramów znajduje się w pozycji trzeciego oka, tak, czyli pomiędzy brwiami, i to jest oko odpowiadające za świadomość, czy też poszerzenie tej świadomości, rozwój tej świadomości, przebudzenie tej świadomości. Tak? A ponieważ już wiemy z tego wykładu, że Hindusi wszystko robią uważnie i ze zwiększoną świadomością, otwarcie tego oka, boskiego oka, jest niezwykle ważne. Stąd zauważycie Państwo w wioskach, miasteczkach hinduskich mnóstwo ludzi, którzy wychodząc po porannej modlitwie w domu, tak, bo mają ołtarzyk, modlą się, sami sobie nakładają środkowym palcem, sami sobie nakładają barwnik, no i on jest wtedy no, nie taki ładny jak bindi, tak, bo bindi jest, może być przyklejone, tak, no taki bezładny, tak, albo idą do świątyni, składają ofiarę i kapłan, bramin w świątyni robi im też znak, tak, trzecie oko, tą tilakę. Również, proszę Państwa, mężczyzna, który wcześniej był na slajdzie, taki miał całe zamazane czoło, tak, kojarzymy,
dwie główne sekty hinduizmu, wyznawcy Boga Shiwy i wyznawcy Boga Wisznu, malują sobie, tacy ortodoksyjni wyznawcy, nie mówię, że wszyscy, ale część maluje sobie znak przynależności do tej grupy wyznaniowej, Shivaitów czy też Wisznuitów. Tak? Trzy poziome kreski to Shivaici, a trzy pionowe to Wisznuici. Także to wszystko dla nas, wow, wszystko jest dziwne, wszystko jest inne. Proszę Państwa, kolejny... Proszę. Oczywiście. Odpowiem słowami Mickiewicza, Adama. Jak go zapytała amerykańska dziennikarka, robiła z nim wywiad i taka była przejęta, że nie jest piękna, tak? I tak chciała wymusić, żeby może napisał jakiś wierszyk Mickiewicz, no nie, czy coś. A nasz Mickiewicz powiedział, że piękno kobiety zawarte jest w jej sercu. No, jakżeż pięknie, prawda? Cudne, tak. Ładne są. Prawda. Proszę Państwa, trzeci rytuał przejścia, bo mówimy o rytuałach, tak? Przypominam swastykę. Trzeci rytuał przejścia, trzecia ćwiartka, tak? Kiedy mężczyzna staje się dziadkiem, tak? Może, nie musi, to nie jest reguła, że wszyscy zostawiają dom, tak? Że się przenoszą do lasu, ale może już domostwo, proszę? Idzie z babcią. Jeszcze w tej chwili idzie, na tym etapie idzie z babcią. Ale to w tej chwili, bo ja pytałem Hindusów, jak to w tej chwili wygląda, no bo przecież nie idą do lasów, bo już tych, przynajmniej w północnych Indiach, tych lasów jest coraz mniej. Oni po prostu wycofują się z aktywnego życia, tak? Czyli no jak, nie wiem, no pracowali, czy kierowali jakimś firmem, czy to, no to przekazują to już synowi i tak dalej. Oni są w domu, ale bardziej już służą swoją wiedzą, swoim doświadczeniem na uboczu, no swoim autorytetem. Proszę Państwa, no piękne, nie mam takiego zdjęcia, ale piękne są sceny, jakim szacunkiem ludzie starsi i rodzice cieszą się, no nie u wszystkich, ale no wielu młodych ludzi, gdzie podchodzą do dziadka swojego, tak, najczęściej, czy do ojca również i proszę Państwa, klękają i dotykają stóp. Tak, i to nie jest jakiś rzadki obrazek, tak? To samo, proszę Państwa, w przypadku jest kapłanów, tak? Czy no, guru byśmy powiedzieli, nauczyć, tak, takiej starszyzny, że człowiek, który się zbliża, oczywiście oni składają ręce, bo tam takiego powitania na modłę zachodnią, ściskania rąk, no to nie ma, tylko, prawda, namaste i dotykają, prawda, stóp, przenoszą błogosławieństwo. Także, proszę Państwa, to wycofanie się, no też można by powiedzieć, kurczę, zamiast korzystać z życia i tak dalej, to on no, w kwiecie wieku, no co tam ma, 50 czy 60 lat się wycofuje, tak? Wszystko ma swoje znaczenie, proszę Państwa, wszystko ma swoje znaczenie, bo pozwala z pewnego dystansu spojrzeć na to wszystko, prawda? Jakby człowiek z tego wiru życia, zajęć, co, prawda, pracy i tak dalej, staje z boku, no i jakby patrzy na to już bez zaangażowania emocjonalnego, tak? Już jestem poza tym, już z pewnym dystansem, tak? Z pewnym dystansem do rzeczywistości. I w dalszym ciągu ma takie bardzo ostatnie zdanie, jak nie ma wycofania się? Tak. Starsi, proszę Państwa, w zasadzie ostatniego tchu w domu, no, mają zdanie wiążące, tak? Ostatnie, tak, ostatnie słowo. I proszę Państwa, no, ostatni etap to też fenomen Indii. Fenomen Indii, przemierzając ten wielki, wielki kraj, wszędzie natkniecie się Państwo na ascetów, na sadhu. Sadhu, ludzi, którzy, święci mężowie, tak się ich również określa, tak? Ludzie, którzy porzucili wszystko, rodzinę, wszystkie uciechy życia i skupiają się tylko na tym, aby przygotować się na przejście do
rzeczywistości. Proszę Państwa, jest to wolny wybór. Nie ma przymusu, tak? To wszystko jest w środku, tutaj w człowieku. Czy on chce podjąć się takiego wysiłku, czy też nie? Czy on chce... na zasadach tak, nie ma wyrzucania kogoś z domu, absolutnie nie. Natomiast jeśli ktoś taką decyzję podejmuje, no to wiecie, tacy ludzie nazywani są zbawionymi za życia. Bo oni się poświęcają, tak, całkowicie. Słyszeliście Państwo o, zresztą będzie to na kolejnym slajdzie, tak, na rytuałach, o pogrzebach, tak? Przejdziemy dalej. O rytualnych to już mówiliśmy. Proszę Państwa, o tej rytualnej czystości, tak, bo to też ciekawe. Zaraz powiem o pogrzebie, czynności fizjologiczne. Kiedy dochodzi do skalania rytualnego, o którym troszeczkę mówiliśmy, prawda? Widzicie Państwo, czynności fizjologiczne, jedzenie, o czym też powiedziałem, braminach, tak, że mu podał, prawda, nie ten, co trzeba, albo jedzenie nie jest takie, tak, bo bramin w życiu nie weźmie do ust mięsa, żadnego, pod żadną postacią, bo mięso jest rytualnie nieczyste. Sytuacja również, którą przeżyłem w domu, w nieopodal Delhi, no, rezydencja, dom piękny, dwa samochody, firma i tak dalej, kolacja, siedzimy w salonie, żona tego mojego przyjaciela gotuje, my sobie tam pijemy jakąś wodę czy soczek, rozmawiamy, w pewnej chwili dzwonek do drzwi, no i tak jak u nas pizzę się, prawda, przynosi w kartoniku, no to tam chłopak podaje pakuneczek. Pakuneczek ląduje od razu na stole. Pakuneczek ląduje od razu na stole, jest odkryty, dostaje widelec i tam jest kawałki kurczaka, taki grillowany, doprawiony curry. Kurczak, i to dla ciebie, mówi Bala, tak, ten mój przyjaciel, no bo ty jesz mięso, my nie jemy mięsa, no to wiesz, żebyś miał dobrą kolację, to mięso dla ciebie, tak. Ja zdziwiony mówię, no nie trzeba było, no przecież zjadłbym tak samo i wegetariańskie jedzenie i tak dalej, no nie, wiem, że jesz mięso, to sobie, prawda, zjedz kurczaka i tak dalej. Po chwili ja pytam, Bala, ale powiedz mi, dlaczego twoja żona nie mogła tego zrobić sama, tylko musiałeś zamówić z restauracji tego kurczaka. No jak to w ogóle, wiesz, kupić tego kurczaka, to mięso, do domu go przynieść, do ręki go brać, pokroić, oprawić i tak dalej. I proszę Państwa, i skalać całą kuchnię mięsem, krwią i tak dalej. Musielibyśmy, i mówi to najpoważniej, tak? To nie są żarty jakieś. Musielibyśmy wzywać bramina, kapłana, który by oczyszczał, tak, musiał całą kuchnię, wszystkie tam sztućce, garnki i tak dalej odkazić. No i byłby to dla nas kłopot. Także dostajesz na stół, w ogóle nic tutaj nie ma kontaktu z naszą kuchnią, zjesz, to się wyrzuci, prawda, i tyle po kurczaku. Także proszę Państwa, no naprawdę, ja użyłem słowa obsesja, ale jest w tym dużo prawdy, że na tym punkcie Hindusi mają po prostu, mają no, bzika, tak mówiąc troszkę nieładnie. Przyjechała delegacja, proszę sobie wyobrazić, do Krakowa, dziennikarzy hinduskich. Z urzędu miasta proszą mnie, żebym się zajął nimi, troszkę oprowadził po Krakowie. I dają mi listę restauracji, menu przygotowane już dla tej grupy. Tam 11 chyba czy 12 osób. Ja przeglądam to, baranina, takie siakie, jakieś tam kotlety. Ja mówię, ale kto to menu ustalał, tak? Że oni w ogóle nic nie zjedzą z tego. Jak to nie zjedzą, jak to? No widzicie Państwo, no po prostu ktoś przygotowywał, prawda, nie mający jakby rozeznania, tak? No dobrze. Proszę? A, proszę Państwa, w tej chwili, ja mówię, już dwa słowa powiem, tak, powiem o łożu. W tej chwili mamy cztery główne warny, kapłani, kszatryjowie,
Wajsiowie, Siudrowie. I około 3200, no różnie tam dane mówią, hinduskie, około 3200 podcast, podgrup, które wykształciły się, proszę Państwa, jako grupy zawodowe, najczęściej.